Gary McKinnon, znany także pod pseudonimem Solo, to jeden z najsłynniejszych hakerów świata. Przed kilkunastoma laty oskarżono go o popełnienie największego włamania do wojskowych systemów komputerowych wszechczasów. Ofiarą McKinnona padło m.in. NASA, Armia Stanów Zjednoczonych, amerykańska marynarka wojenna, Departament Obrony USA, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych oraz jeden z komputerów należących do Pentagonu. To, co odkrył McKinnon, doprowadziło do tego, że w USA ciąży na nim już wyrok 70 lat pozbawienia wolności, a amerykańskie władze od kilkunastu lat próbują dokonać na nim ekstradycji. Sąd Stanów Zjednoczonych oskarżył Gary'ego o 7 przestępstw komputerowych, z których każde grozi 10-letnim wyrokiem więzienia. McKinnon spowodował m.in. zamknięcie sieci ponad 2000 komputerów w biurze wojskowym Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dodatkowo, pomiędzy lutym 2001 a marcem 2002 roku zinfiltrował około 97 komputerów i sieci komputerów Armii Amerykańskiej, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Departamentu Obrony. W tym samym czasie zhakował także 16 komputerów w NASA oraz skopiował dane, niezbędne pliki i hasła do własnego systemu. Rząd USA twierdzi, że koszt naprawy wyrządzonych przez niego szkód wyniósł prawie $1 milion. Co ciekawe, w mediach wspominało się o tej sprawie niemal wyłącznie w kontekście zniszczeń, jakie haker wyrządził rzekomo w amerykańskich sieciach wydzielonych, pomijając kluczową informację, czyli to, co takiego w nich odkrył. Zwykle w przypadku wycieków informacji z osoby ją przekazującej stara się zrobić kogoś niewiarygodnego lub po prostu wariata. Tym razem McKinnonowi niemal natychmiast nałożono etykietkę chorego na zespół Aspergera. Co wiązało się z tym, że jego słowa, jakoby atak na amerykańskie władze miał za cel pozyskanie informacji o UFO i darmowej energii, zostały odebrane jako objaw jego szaleństwa. Zgodnie ze słowami hakera, znalazł on tam bardzo wiele interesujących informacji. Zgodnie z treścią wywiadu, jakiego McKinnon udzielił portalowi Wired w 2016 roku, moje połączenie modemowe było bardzo wolne podczas próby pobrania jednego z plików graficznych. Gdy to się działo, miałem zdalną kontrolę nad ich pulpitem, a dostosowując go do 4-bitowych kolorów i niskiej rozdzielczości ekranu, mogłem przez chwilę zobaczyć jedno z tych zdjęć. Był to srebrzysty obiekt w kształcie cygara z kulami po obu stronach. Nie było widocznych szwów ani żadnych nitów. Nie było odniesienia do wielkości obiektu, a zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie przez satelitę patrzącego na niego z góry. Obiekt nie wyglądał na zrobione przez człowieka, ani nie przypominał tego, co kiedykolwiek powstało. Ponieważ korzystałem z aplikacji Java, mogłem uzyskać tylko zrzut ekranu i nie trafił on do moich tymczasowych plików internetowych. W tym kluczowym momencie ktoś z NASA odkrył, co robię, i zostałem odłączony. Uzyskałem również dostęp do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Jeden z nich był zatytułowany Oficerowie Pozaziemscy. Zawierał nazwiska i stopnie personelu Sił Powietrznych USA, który nie jest zarejestrowany nigdzie indziej. Zawierał również informacje o transferach między statkami, ale nigdy nie widziałem nazw tych statków nigdzie indziej. Warto chyba zadać pytanie, czy szkocki haker rzeczywiście pozyskał dokumenty ujawniające istnienie tajnego programu kosmicznego USA? Nie ma wątpliwości, że kraj ten nigdy by się do tego nie przyznał, ale konkluzja McKinnona jest następująca. Wiele wskazuje na to, że istnieje jakaś flota pojazdów zdolnych do latania w przestrzeni kosmicznej i jest ona ukrywana i nieznana opinii publicznej. Wygląda również na to, że operuje ona w ramach US Naval Network and Space Operation Command. Zgodnie z dokumentami, w projekt było zaangażowanych przynajmniej kilkaset osób w bazie Dahlgren w stanie Virginia. Warto w tym miejscu dodać, że w zacytowanym wcześniej artykule z portalu Wired redaktor zasugerował McKinnonowi, że ten mógł trafić na jakąś militarną symulację lub zarys hipotetycznej sytuacji. Szkocki haker przyznał wówczas, że nie ma pewności co do znaczenia tego pliku, a ponieważ jego komputer i zawarte na nim dane zostały skonfiskowane przez brytyjskie służby, nie ma również dowodów na jego istnienie. Jest to więc zagadka, na którą długo nie uzyskamy odpowiedzi. Warto jednak, abyście wiedzieli, że historia McKinnona ma swoje szczęśliwe zakończenie.
16 października 2012 roku ówczesna minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Theresa May, oświadczyła, że McKinnon nie może zostać poddany ekstradycji. Uznała, że jest on poważnie chory, a ekstradycja może zmusić go do odebrania sobie życia, co naruszałoby jego prawa człowieka. Obecnie Gary McKinnon odszedł już z branży hakerskiej i zaczął świadczyć usługi w zakresie pozycjonowania stron internetowych. Od czasu do czasu udziela się w społeczności ufologicznej lub udziela wywiadów zainteresowanym gazetom, lecz wiele wskazuje na to, że stara się on jednak unikać zbędnej uwagi.